Witam serdecznie. Moje nazwisko Krzysztof Parzych. Jestem pracownikiem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w Słupsku i zaprezentuję Państwu wykład Zróżnicowanie przestrzenne i struktura rodzajowa bazy noclegowej w nadmorskiej strefie turystycznej Pobrzeża Bałtyku. Krótkie wyjaśnienie, skąd jakby wzięła się idea podjęcia takiego tematu, w ogóle takiego pewnego pomysłu badawczego. Otóż czysto prozaiczna kiedyś, właściwie taka historia, kiedyś pamiętam sam gdzieś tam będąc z rodziną, spacerując po plaży w sezonie, chodziłem sobie po uliczkach Poddąbia i tak oglądałem całkiem niemałe grupy turystów przechadzające się tymi ulicami, a jednocześnie też miałem jakieś takie pewne wyobrażenie o danych statystycznych dotyczących bazy noclegowej z różnych tych miejscowości nadmorskich, w tym między innymi Poddąbia, i jakoś tak tknęło mnie, że tak na mój punkt widzenia istnieje jakaś chyba spora dysproporcja pomiędzy tym, co podają oficjalne statystyki dotyczące ruchu turystycznego, i tym, co widać po prostu ze zwykłych takich obserwacji terenowych. I to gdzieś tam zaczęło kiełkować takim pewnym pomysłem. Na początku to były takie właśnie próby dotyczące weryfikacji właśnie tych danych statystycznych oficjalnych, które są udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, czy też jeszcze wcześniej przez Instytut Turystyki, i dociekania indywidualnego właśnie prowadzącego do określenia takiej bardziej rzeczywistej, realnej, zgodnej z faktografią pojemności noclegowej miejscowości turystycznych. Na początku w planach miałem, że będzie to, powiedzmy, dotyczyło jakiejś jednej, dwóch miejscowości, no ale z czasem gdzieś tak temat mnie jakoś zaabsorbował, wciągnął, że stwierdziłem, że spróbuję podjąć się takiej oceny pojemności bazy noclegowej polskiego wybrzeża, a później jeszcze też pojawiła się chęć sprawdzenia, w jaki sposób ta baza noclegowa też zmieniała się na przestrzeni dziesięcioleci. To te właśnie jakby zainteresowania, te pewne pomysły skłoniły do pewnych poszukiwań, również w zakresie literatury już takiej bardziej archiwalnej, do różnego rodzaju rejestrów bazy noclegowej jeszcze z lat powojennych. No i na gruncie właśnie tych różnych dociekań, poszukiwań zrodził się właśnie taki pewien pomysł badawczy dotyczący oceny właśnie pojemności bazy noclegowej polskiego wybrzeża w kontekście szeregu różnych uwarunkowań przestrzennych, społecznych, ekonomicznych i jeszcze innych. I ten temat właśnie chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować. Sięgając najpierw może trochę w historię dotyczącą bazy noclegowej polskiego wybrzeża, ja tutaj przyznam, że ograniczyłem się tylko do tego okresu powojennego, już jakby nie drążyłem tematu na okres sprzed II wojny światowej, z uwagi na to, że brak jakichś takich bardziej, powiedzmy, spójnych danych statystycznych sprzed II wojny światowej dla obszaru całego wybrzeża. W związku z tym te dane jakby mogły być często nieporównywalne, a do tego byłyby spore luki jakby w zakresie dostępności informacji dotyczących różnych konkretnych obszarów wybrzeża. Stąd tutaj skupiłem się na tym, co jest dostępne w skali właśnie całego wybrzeża, a te pierwsze takie rejestry, pierwsze takie wypisy, wykazy bazy noclegowej, one dotyczą właśnie lat powojennych, lat 50., 60. No i tutaj właśnie już w latach 60. można powiedzieć pierwsze takie rejestry jakieś mamy. Zanim jednak zacznę jakby to omówienie krótkie historii tego stanu aktualnego, krótkie wyjaśnienie w ogóle, czym jest strefa nadmorska, bo tutaj ten temat dotyczy nadmorskiej strefy turystycznej.
Ta nadmorska strefa to po prostu jeden z takich głównych rejonów koncentracji zagospodarowania ruchu turystycznego w Polsce. Według oficjalnych danych statystycznych województwa nadmorskie, one skupiają blisko 1/3 całej bazy noclegowej kraju i tutaj też koncentruje się ten główny strumień, można powiedzieć, turystyki wypoczynkowej, ale również innych form ruchu turystycznego, turystyki uzdrowiskowej, krajoznawczej, plus nowe pewne takie obszary, na które turystyka się na wybrzeżu otwiera, mianowicie sfera turystyki konferencyjnej, różne formy turystyki kwalifikowanej, turystyka kulinarna, turystyka ekstremalna coraz częściej nawet. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele różnych definicji i takich delimitacji, można powiedzieć, tej nadmorskiej strefy turystycznej. Tutaj można przytoczyć szereg takich nazwisk osób, badaczy z różnych ośrodków naukowych, którzy zajmowali się taką właśnie delimitacją nadmorskiej strefy turystycznej. Warto tutaj wspomnieć o nazwiskach chociażby Adamskiego, Wyżykowskiego czy Walickiego. Nie wchodząc zbyt głęboko w takie rozważania teoretyczne, większość z tych badaczy skłania się przy wyznaczaniu takiej pewnej umownej granicy nadmorskiej strefy turystycznej na szerokość około 10 km tej strefy od bezpośredniego kontaktu morza z lądem. Czyli ta szerokość tej strefy to jest 10 km w głąb lądu. Z tym, że na przykład jak się tutaj jeszcze przyjrzeć takim bardziej szczegółowym rozważaniom chociażby Walickiego, to on proponuje, żeby w ramach tej 10-kilometrowej strefy wydzielić trzy takie pewne osobne jakby podstrefy. Mianowicie strefę turystyki morskiej, przybrzeżnej, morskich sportów wodnych, czyli tej, która jest związana jakby bezpośrednio już z morzem. Następnie strefę koncentracji wypoczynku nadmorskiego w zasięgu 2,5 km od brzegu morskiego. Tutaj chodziło o to, żeby to był, powiedzmy, zasięg taki właśnie pierwszej dostępności plaży, tak? Przyjmując, że człowiek mniej więcej 20-25 minut pokonuje ten odcinek, to jest taka strefa bezpośredniego takiego kontaktu jeszcze z plażą nadmorską w zasięgu tej dostępności pieszej do tej plaży. No i strefa wypoczynku nadmorskiego o takich bardziej rozproszonych i incydentalnych formach zagospodarowania od tych 2,5 km do 10 km od brzegu morskiego. I wracając tutaj do tego, o czym wcześniej na początku wspomniałem, czyli do rozwoju tego zagospodarowania noclegowego wybrzeża od tych lat powojennych, to pierwsze tutaj, proszę Państwa, takie statystyki uporządkowane dotyczące zagospodarowania turystycznego wybrzeża, one dotyczą lat 60. Są jeszcze też statystyki wcześniejsze, nieco z połowy lat 50. Niemniej jednak one nie obejmują jakby w całości całego wybrzeża. Natomiast te tutaj bardziej takie uporządkowane dotyczące całego wybrzeża to są lata 60. Tutaj jeszcze tylko jakby tytułem wstępu, w Polsce w latach 1960 według oficjalnych rejestrów było około 350 tysięcy miejsc noclegowych w tych województwach nadmorskich, czyli szczecińskim i koszalińskim oraz gdańskim, nieco ponad 100 tysięcy, więc już i wtedy ta baza noclegowa wybrzeża, ona skupiała około 1/3 całej pojemności bazy noclegowej ogólnokrajowej. Gdyby przyjrzeć się samemu wybrzeżu, to właśnie tutaj ta baza była skoncentrowana w 62 miejscowościach, gdzie było łącznie 100 ponad tysięcy miejsc noclegowych, z tego blisko 5,5 tysiąca w obiektach bazy otwartej, natomiast około 97 tysięcy w obiektach bazy noclegowej zamkniętej. Mówiąc tutaj o tej bazie noclegowej zamkniętej, mówimy o zakładowych ośrodkach wypoczynkowych, dużych zakładów przemysłowych. No, nie, najczęściej jakby te zakładowe ośrodki wczasowe są kojarzone z dużymi ośrodkami wypoczynkowymi, dużych
hut, kopalni, innych zakładów, przede wszystkim Górnego Śląska, chociaż nie tylko, od razu tutaj nadmienię, bo tak naprawdę to tutaj zasięg taki przestrzenny oddziaływania wybrzeża, jeżeli chodzi o te zakładowe ośrodki wypoczynkowe, praktycznie był ogólnopolski. Jakkolwiek faktem jest, że ta największa koncentracja dotyczyła rzeczywiście dużych zakładów południa kraju z naciskiem właśnie na Śląsk. Tak? Oprócz tego w grupie tych zakładowych tych ośrodków, obiektów noclegowych bazy zamkniętej bardzo duży udział miały również te obiekty funduszów czasów prasowniczych. I praktycznie można powiedzieć, że do lat 90. tutaj, jeżeli chodzi o bazę noclegową Wybrzeża, to zdecydowanie dominują właśnie te obiekty bazy zamkniętej, skoncentrowane w tych zakładowych ośrodkach wypoczynkowych oraz obiektach pozostających w administracji funduszów czasów pracowniczych. Jeżeli chodzi o takie przynajmniej pierwsze takie zestawienie takich miejscowości, które tutaj dominowały w zakresie pojemności bazy noclegowej, no to warto wspomnieć właśnie o tym, że w roku 1980 te główne takie najlepiej zagospodarowane miejscowości to Mielno Unieście, Dziwnów, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Pogorzelica, Łeba czy Krynica Morska. W tych miejscowościach ta baza przekraczała lub też niewiele brakowało niektórym z tych miejscowości do 5000 miejsc noclegowych. Najmniejszą bazą noclegową tutaj oznaczało się już niewielkie takie małe miejscowości typu Przewłoka, Sianorzęty, Świętouść czy Wolin. Tu zestawienie takie, taka mapka, która prezentuje właśnie ten rozkład przestrzenny tej bazy noclegowej. To, co już nawet charakterystyczne z tej mapki, to co najbardziej tutaj się rzuca w oczy, to niewątpliwie bardzo duża koncentracja tej bazy noclegowej na Pobrzeżu Szczecińskim przede wszystkim, prawda? Tutaj zwraca uwagę właśnie ten pas pomiędzy Świnoujściem a Kołobrzegiem, gdzie właściwie tu przede wszystkim te obiekty się koncentrowały. Niewielki jeszcze taki pewien obszar na terenie gminy Ustronie Morskie oraz gminy Mielno. No i później praktycznie można powiedzieć, że od Ustki do praktycznie nasady Półwyspu Helskiego, za wyjątkiem Łeby, praktycznie pozostaje szeroki obszar, prawie że niemalże niezagospodarowany dla funkcji turystycznej. No i później właśnie im dalej ku wschodowi, tym im bliżej Zatoki Gdańskiej, rejon Półwyspu Helskiego, Mierzei Wiślanej, tutaj znowu pojawiają się takie bardziej zwarte i skoncentrowane obiekty bazy noclegowej. Ta pojemność noclegowa jest tam też nieco wyższa. Rok 1965, 175 tysięcy miejsc noclegowych, więc przyrost już dosyć wyraźny. Blisko 70% przyrostu na przestrzeni kilku, zaledwie pięciu lat bazy noclegowej. Z tego znowu dominują obiekty bazy zamkniętej, 160 ponad tysięcy miejsc noclegowych w obiektach bazy zamkniętej, a baza otwarta to zaledwie 14 tysięcy. Jeżeli chodzi o tą bazę otwartą, to tutaj przede wszystkim właśnie Sopot, Gdańsk, Krynica Morska, Łeba, Świnoujście i Międzyzdroje. Warto jeszcze tutaj zwrócić już też uwagę na takie pewne zróżnicowanie w zakresie tej struktury rodzajowej tej bazy noclegowej właśnie w tym roku 1965. Jeżeli chodzi o tą bazę otwartą, to tutaj największy udział właśnie miały obiekty typu kempingi, obozowiska turystyczne, gdzie łącznie było tych miejsc noclegowych ponad 6,5 tysiąca. Z tego dominowały kempingi w Sopocie, Gdańsku, Łebie i Krynicy Morskiej. Stosunkowo niewielka jeszcze była baza noclegowa w hotelach. Wśród tych miejscowości z hotelami znowu przede wszystkim dominowały tutaj Gdańsk, Sopot, ponadto Łeba oraz Koszalin, Świnoujście i Międzyzdroje.
Do tego jeszcze warto wspomnieć o domach wycieczkowych, schroniskach turystycznych. Tutaj też właściwie dominują miejscowości Trójmiasta, Sopot, Gdańsk, ponadto Krynica Morska, Darłowo. No i jeszcze w uzupełnieniu też obiekty w typie schronisk turystycznych, czy właśnie schronisk PTTK-u, czy PTSM-u. Zestawienie, kolejna mapka, która pokazuje właśnie obiekty bazy zamkniętej oraz obiekty bazy otwartej. I tak jak wcześniej, jeżeli chodzi o obiekty bazy zamkniętej, to w dalszym ciągu bardzo silna koncentracja tych obiektów w zachodniej części wybrzeża na Pobrzeżu Szczecińskim. Jeżeli chodzi o obiekty bazy otwartej, one w znacznym stopniu są rozproszone. Brak tutaj jakichś większych biegunów koncentracji. Może za wyjątkiem właśnie rejonu aglomeracji trójmiejskiej. No i tej skrajnej części Pobrzeża Szczecińskiego, zwłaszcza właśnie rejonu Świnoujście, Świętouść, Międzyzdroje, gdzie mamy właśnie takie pewną nieco wyższą koncentrację. W pozostałej części wybrzeża w zasadzie te obiekty tej bazy otwartej mają taki charakter incydentalny i występują w znacznym rozproszeniu. No i jeszcze tutaj 10 lat później, rok 1976, następuje praktycznie podwojenie znowu tej bazy noclegowej do 360 tysięcy miejsc noclegowych. Najwięcej tych miejsc noclegowych posiadały wtedy Gdańsk, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Władysławowo, Ustronie Morskie, Gdynia oraz Ustka. I baza noclegowa już tutaj była zlokalizowana w 91 miejscowościach, więc to, co jest zauważalne, to nie tylko jest przyrost ilościowy, ale jednocześnie też rozwój przestrzenny tej bazy noclegowej. Coraz więcej miejscowości posiada już właśnie obiekty noclegowe. W roku 1980 następuje pewien regres, jeżeli chodzi o stan ilościowy bazy noclegowej w stosunku do roku 1976. Mamy łącznie 311 294 miejsc noclegowych. Ta baza jest już w 104 miejscowościach nadmorskich i największą liczbę miejsc noclegowych w roku 1980 odnotowuje się według rejestrów w Świnoujściu, Gdańsku, Kołobrzegu, Władysławowie, Mielnie, Ustroniu Morskim, Łebie, Ustce. W strukturze rodzajowej obiektów zdecydowanie dominują obiekty w zakładowych i resortowych ośrodkach wypoczynkowych. To jest ponad połowa ogółu stanu bazy noclegowej. Do tego warto już wspomnieć o pierwszych takich danych, które mówią o bazie noclegowej w kwaterach prywatnych. Ta baza tutaj sięgała ponad 90 tysięcy miejsc noclegowych, była skoncentrowana w 66 miejscowościach. Z tego głównie tutaj warto wspomnieć o Świnoujściu, Władysławowie, gdzie ta baza przekraczała kilkanaście tysięcy łóżek. Ponadto istotną rolę tutaj w zakresie kwater prywatnych odgrywały również Gdańsk, Kołobrzeg oraz Jastarnia. No do tego jeszcze warto wspomnieć, że istotną rolę odgrywały też tradycyjnie kempingi, które były skoncentrowane w 35 miejscowościach, domy wczasowe FWP, w których łącznie było ponad 11 tysięcy miejsc noclegowych. Tutaj mapa, która pokazuje rozmieszczenie tych obiektów i widzimy, że jakby ta w porównaniu do poprzednich okresów coraz bardziej jakby zagęszcza się ta strefa, ten obszar, zasięg przestrzenny rozmieszczenia tych obiektów bazy noclegowej. Tak jak wcześniej rzeczywiście zdecydowanie dominowało Pobrzeże Szczecińskie, tak teraz coraz bardziej jakby te takie luki, można powiedzieć, w zagospodarowaniu polskiego wybrzeża zanikają. Wręcz powoli jakby tworzy się taki pewien zwarty, można powiedzieć, pas zagospodarowania. No, pewien wyjątek, można powiedzieć, stanowi ta wschodnia część Pobrzeża Koszalińskiego pomiędzy Łebą a Władysławowem, gdzie tutaj rzeczywiście jeszcze to zwarte takie zagospodarowanie ma taki charakter bardziej incydentalny. W pozostałej części wybrzeża w zasadzie można powiedzieć, że mamy do czynienia z taką pewną ciągłością miejscowości wypoczynkowych z obiektami bazy noclegowej.
I tutaj jeszcze takie na koniec, jeżeli chodzi o te dane archiwalne, rok 1986, takie zestawienie dotyczące jakby samych tych ośrodków zakładowych i resortowych. Z uwagi na to, że tutaj zwrócę uwagę na to, że to jest, można powiedzieć, końcówka w ogóle funkcjonowania tego typu obiektów, tak? Owszem, jeszcze dzisiaj spotyka się incydentalnie jakieś tam pojedyncze ośrodki zakładowe. Niemniej jednak praktycznie można powiedzieć, że schyłek tej bazy noclegowej w tym typie, prawda, właśnie ośrodków czasowych i zakładowych oraz ośrodków wypoczynkowych resortowych czy FWP, to jest przełom lat, można powiedzieć, 80. i 90. Od tego momentu rozpoczyna się jakby nowa epoka w zakresie zagospodarowania polskiego wybrzeża. Ta transformacja gospodarcza lat 90. ona również odciska się na turystyce i tutaj obserwujemy właśnie przemiany jakościowe tej bazy noclegowej, likwidację obiektów właśnie tych wczasowych ośrodków zakładowych czy resortowych. Często to są obiekty, które są prywatyzowane, a niejednokrotnie są to obiekty, które po prostu są rozbierane w ich miejsce. Po wykupieniu działek przez nowych prywatnych inwestorów pojawiają się nowe obiekty noclegowe o znacznie wyższym często standardzie, ten często też przystosowane dla szerszego jakiegoś kręgu odbiorców. I tutaj no, takie w tym zestawieniu ilościowym warto zwrócić uwagę właśnie, że w roku 1986 blisko 200 tysięcy miejsc noclegowych znajdowało się w tych różnych właśnie ośrodkach czasowych i resortowych nad Bałtykiem. Z tego 140 blisko tysięcy w obiektach bazy całorocznej, a blisko 60 tysięcy w obiektach, nieco ponad 60 tysięcy w obiektach bazy sezonowej. Głównie ta baza tych ośrodków zakładowych była skoncentrowana w Kołobrzegu, Świnoujściu, Pogorzelicy, Krynicy Morskiej, Międzyzdrojach, Jastrzębiej Górze, Łebie, Dźwiżynie oraz Ustroniu Morskim. No i z kolei najmniej tej bazy noclegowej było w takich stosunkowo mało znanych miejscowościach położonych bardziej gdzieś tam jednak jeszcze na zapleczu tej nadmorskiej strefy turystycznej. Takich miejscowościach, które można powiedzieć dopiero jakby kiełkowały, jeżeli można użyć takiego określenia w zakresie rozwoju bazy noclegowej, mianowicie Tupadły, Grzybowo, Mosty czy Puck, Dębki, Chałupy, tak? No właśnie obraz, ta mapka, która prezentuje rozkład miejsc noclegowych w zakładowych ośrodkach wypoczynkowych i tutaj widzimy, że rzeczywiście ten obszar praktycznie do środkowej części Pobrzeża Koszalińskiego, czyli do rowów, jest praktycznie ciągły, zwarty, tak? Później następują pewne luki w tej wschodniej części Pobrzeża Gdańskiego i takie większe kolejne obszary koncentracji to właśnie nasada Półwyspu Helskiego oraz Mierzeja Wiślana od Jantara praktycznie aż po Krynicę Morską. I tutaj jeszcze, proszę Państwa, przeskakując, jakby już przechodząc do stanu takiego bardziej aktualnego, takie zestawienie, które też pokazuje rozkład tej bazy noclegowej w okresie 2001-2016. Dlatego 2016, dlatego że od 2016 jakby to jest taki okres, w którym jakby rozpoczynają się te moje badania, które ja tutaj prowadziłem, badania terenowe szeroko zakrojone dotyczące bazy noclegowej. Ten rok 2016, tak, to jest taki rok, który pokazuje tutaj bazę noclegową różnych miejscowości polskiego wybrzeża. Tutaj właśnie w roku 2016 ogółem według danych oficjalnych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego na polskim wybrzeżu mieliśmy 174 tysiące miejsc noclegowych. Takimi miejscowościami z największą bazą noclegową w tym roku to były miejscowości, to był Gdańsk, to była gmina Rewal, to oprócz tego właśnie gmina Kołobrzeg. Warto jeszcze tutaj też wymienić gminę Władysławowo, gminę miejską. W tych miejscowościach ta baza przekraczała 10 tysięcy łóżek. No oczywiście również gmina Mielno, tak? W pozostałych gminach tej bazy noclegowej było
nieco mniej. Tutaj jeszcze jakby taka mapka, która obrazuje podział administracyjny polskiego wybrzeża właśnie w układzie tych jednostek gminnych. 30 kilka gmin mamy od Świnoujścia aż po Krynicę Morską. Część ma charakter wiejski, część miejsko-wiejski, a część są to już typowe gminy miejskie. I taka mapka, która pokazuje tutaj właśnie ten rozkład przestrzenny miejsc noclegowych. Właśnie Gdańsk, Władysławowo, Mielno, Kołobrzeg. To są te główne takie bieguny koncentracji miejsc noclegowych według danych oficjalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli chodzi o miejsca całoroczne, no to tutaj przede wszystkim dominuje Kołobrzeg w tym układzie. Ponadto istotną rolę odgrywała baza noclegowa całoroczna w danych oficjalnych GUS-u w Gdańsku, Władysławowie oraz w Międzyzdroju. No i też zwraca tutaj uwagę praktycznie prawie, że pozbawiony niemalże w ogóle bazy noclegowej całorocznej obszar od prawie Ustki z wyłączeniem Łeby po gminy Nasady Półwyspu Helskiego. Ponadto również właśnie od praktycznie aglomeracji trójmiejskiej cały obszar Mierzei Wiślanej również jest pozbawiony tego typu bazy. Tutaj tylko takie krótkie zestawienie, które pokazuje kilka takich typowych wskaźników. Ja nie będę tutaj w szczegółach wchodził w interpretację jakby tych wskaźników. To są takie wskaźniki, które dość powszechnie stosuje się w turystyce do oceny poziomu rozwoju funkcji turystycznej obszaru, co są m.in. wskaźnik Barrettiego-Defferta, wskaźnik Defferta, wskaźnik Schneidera, Harvata oraz wskaźnik gęstości bazy noclegowej. Każdy z tych wskaźników generalnie pokazuje mniej więcej pewne te same tendencje przestrzenne i te same pewne bieguny najwyższego poziomu rozwoju funkcji turystycznej. To są właśnie tutaj chociażby gmina Mielno, to gmina Rewal, gmina Dziwnów, gmina Łeba czy Krynica Morska. Tutaj podobnie, jeszcze raz te same gminy można powiedzieć powtarzają, plus właśnie gmina miejska Łeba. Jeżeli chodzi o wskaźnik Defferta, jeszcze podobnie Kołobrzeg, do tego tutaj jeszcze Ustka, pojawia się Sopot, który dosyć istotną rolę tutaj na gruncie tego wskaźnika Defferta pokazuje, jeżeli chodzi o poziom rozwoju funkcji turystycznej, a tutaj jeżeli chodzi o wskaźnik gęstości bazy noclegowej, no to z kolei Łeba, Ustka, Ustronie Morskie, Władysławowo i gmina miejska Sopot. No i przeskakując już do tej takiej najbardziej jakby właściwej części tego mojego pewnego pomysłu badawczego, pewnego projektu, który realizuję. Właśnie ja w roku 2016 rozpocząłem takie szczegółowe badania dotyczące w zamierzeniu określenia takiej rzeczywistej pojemności bazy noclegowej. Z uwagi właśnie na to, o czym wcześniej wspomniałem, z uwagi na te ewidentne dysproporcje, jakie zauważyłem w odniesieniu do danych oficjalnych i tego, co wynikało z moich takich indywidualnych obserwacji terenowych. No i krótko, ta metodyka tych badań terenowych dotyczących bazy noclegowej w zakresie identyfikacji ilościowej, struktury rodzajowej tej bazy noclegowej, ona dotyczyła właśnie nadmorskiej strefy turystycznej do 3 km od linii brzegowej w zakresie tak zwanej pierwszej strefy turystycznej i od 3 km do 10 w zakresie drugiej strefy turystycznej. I tutaj to badanie, można powiedzieć, miało taki charakter dwutorowy. Z jednej strony to były badania wtórne, czyli najpierw to była ta identyfikacja tego stanu aktualnego znanego według danych oficjalnych Głównego Urzędu Statystycznego, danych Instytutu Turystyki, następnie analiza szczegółowa wykazów danych w zakresie pojemności bazy noclegowej wszystkich urzędów gmin nadmorskich, czyli taka szczegółowa kwerenda, można powiedzieć, tego, czym dysponowały w tym czasie gminy. Więc tutaj to były takie właśnie studia dokumentacji różnych materiałów źródłowych, źródeł archiwalnych, różnych opracowań statystycznych,
Drugi etap to była właśnie ta szczegółowa analiza bieżących wykazów bazy noclegowej, które gminy prowadzą, aczkolwiek tutaj też trzeba powiedzieć, że często są to wykazy bardzo mocno niekompletne. Brak tutaj nawet można powiedzieć takich pewnych narzędzi, można powiedzieć, które by pozwalały, które by dawały gminom możliwość jakby prowadzenia takich wyczerpujących, pełnych rejestrów bazy noclegowej, bo tutaj od razu wspomnę, że tak naprawdę oficjalna baza turystyczna GUS-owska to jest baza, która opiera się na tak zwanych drukach KT1, czyli to są takie druki, które są wypełniane przez usługodawców w zakresie pojemności obiektu noclegowego, w liczbę łóżek, wykorzystania tego obiektu noclegowego w okresie sezonu turystycznego i poza nim dla potrzeb wynajmu dla turystów. Z uwagi na to, że sezon turystyczny w Polsce jest dosyć krótki, to po prostu bardzo duża część usługodawców funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie, prawda? Nie rejestrując swojej działalności jako podmioty gospodarcze i tak naprawdę oni wymykają się jakby tym oficjalnym danym statystycznym. Przez to właśnie te dane, które są później udostępniane w oficjalnych statystykach GUS-owskich, są bardzo mocno niedoszacowane. No i trzeci etap tego mojego pewnego projektu badawczego, który realizowałem, to był już, proszę Państwa, taki szczegółowy monitoring obiektów noclegowych w oparciu przede wszystkim o dane zasobów internetowych. Bo ja rzeczywiście zaobserwowałem, że owszem, w danych statystycznych oficjalnych GUS-owskich tej bazy noclegowej jest stosunkowo niewiele, ale z pomocą tutaj przyszedł mi, nie ukrywam, internet, dlatego że szczegółowa taka analiza kilkudziesięciu, dokładnie 32 portali noclegowych na przestrzeni tych ostatnich 5 lat, gdzie praktycznie co kwartał, co 4 miesiące średnio sprawdzałem po raz kolejny bazę noclegową wszystkich ogłoszeń tych 32 portali noclegowych, uzupełniając dane dotyczące czy to nowych obiektów, czy ewentualnie jeżeli jakieś obiekty zakończyły działalność, to były eliminowane z tej bazy. I to pozwoliło mi na uzyskanie takiego, no wydaje mi się, jeżeli nie kompletnego, to znacznie bardziej zbliżonego do stanu rzeczywistego poziomu faktycznego bazy noclegowej Polskiego Wybrzeża. Tutaj wykaz właśnie tych kilkudziesięciu portali noclegowych, których zasoby ja właśnie przez 5 lat czterokrotnie średnio razy w roku sprawdzałem, przeglądałem, weryfikowałem pewne wykazy na poziomie poszczególnych miejscowości. I tutaj od razu powiem, że w mojej bazie każdy obiekt był opisywany imiennie. Tak? To był nazwa imienna obiektu, typ obiektu z uwzględnieniem jego struktury rodzajowej, hotel, pensjonat, kwatera prywatna, pokoje gościnne, kemping, pola namiotowe itd. Następnie rodzaj obiektu ze względu na charakter prowadzonej działalności, to znaczy bardziej chodzi o dostępność, czy to obiekt sezonowy, czy obiekt całoroczny, następnie liczba miejsc noclegowych z uwzględnieniem miejsc całorocznych i sezonowych i też, żeby tutaj nie dublować obiektu, bo czasami są tutaj mylne dane adresowe, w związku z tym za każdym razem do każdego obiektu był przypisany dokładny adres i też uzupełnione później o koordynaty geograficzne. Tutaj przykład takiego wyciągu z rejestru bazy noclegowej właśnie na podstawie zrealizowanych badań w oparciu o tą kwerendę zasobów internetowych. Dodam jeszcze tutaj też, że ten ostatni taki etap badawczy to była taka pewna weryfikacja terenowa, aczkolwiek od razu powiem, że nie weryfikacja w skali całego wybrzeża, tylko kilkunastu pewnych wybranych miejscowości wybrzeża, gdzie ja po prostu chodziłem po tych miejscowościach, po konkretnych ulicach i sprawdzałem na podstawie już tych wykazów, które miałem przygotowane wcześniej w oparciu o tą kwerendę internetową oraz te materiały uzyskane na bazie
wykazów z urzędów gmin. Po prostu weryfikowałem jakby pewną lokalizację i też stan ilościowy tych obiektów już właśnie w terenie. To jest przykład takiej właśnie jednej strony, tylko zaledwie z tego wykazu, z tego rejestru bazy noclegowej, który został sporządzony dla miejscowości Władysławowo. No więc tak to mniej więcej wyglądało. Nazwa obiektu, typ obiektu, czy jego zaszeregowanie pod kątem, czy to apartamenty, czy powiedzmy pokoje gościnne, hotel, czy inny typ. Następnie liczba miejsc noclegowych, lokalizacja dokładnie, czyli po prostu dokładny ulica, numer posesji, czy to obiekt sezonowy, czy całoroczny, a później też koordynaty geograficzne. Też po to, żeby ewentualnie uniknąć takich błędów, żeby na przykład przy mylnych adresach, żeby się nie okazało, że przy jednym adresie na przykład występują dwa różne obiekty albo odwrotnie, prawda? Że nagle jeden obiekt jest przypisany do różnych jakichś tam adresów w miejscowości. Żeby po prostu też uniknąć sytuacji, żeby ta baza się nie dublowała niepotrzebnie i nie dawała jakiegoś zafałszowanego w końcu obrazu ilościowego. Dodam tylko tutaj, że tego typu rekordów, tak, czyli takich właśnie nazwa, typ obiektu, liczba miejsc, lokalizacja, dostępność koordynaty, takich pojedynczych rekordów w tej bazie znalazło się blisko 37 tysięcy, tak? Czyli to jest 37 tysięcy. Gdybym chciał całą tą bazę wydrukować, to tak kiedyś popatrzyłem, to byłoby około 1000 stron, prawda? Takich właśnie, takiego dokumentu. No i tutaj już, proszę Państwa, efekt finalny tego, co mi się udało jakby uzyskać, tak? Powoli już przechodzę do tych takich zestawień tego, o co chodziło mi od samego początku, czyli do tej oceny pojemności bazy noclegowej ogółem nad polskim Bałtykiem. No więc w tych 93 miejscowościach położonych w tej pierwszej strefie turystycznej, czyli do 3 km od linii brzegowej, tych obiektów było blisko nieco ponad 35 tysięcy. Natomiast ogółem do 10 km, czyli w całym tym obszarze, który był objęty moimi badaniami, łącznie było tych obiektów niecałe 37 tysięcy i w tych obiektach łącznie 1 244 367 miejsc noclegowych, co pokazuje, że tak naprawdę w zestawieniu, powiedzmy, z tymi danymi oficjalnymi, według GUS-u w obu województwach nadmorskich w Polsce jest ponad 220 tysięcy miejsc noclegowych, a tutaj w samej tylko tej strefie do 10 km od brzegu morskiego tych województw nadmorskich ja znalazłem ponad 1 240 tysięcy miejsc noclegowych. To pokazuje, że tutaj rzeczywiście ten poziom niedoszacowania tych danych oficjalnych, statystycznych jest tutaj olbrzymi. Dodam jeszcze tylko taką ciekawostkę, że nawet w danych oficjalnych Eurostatu cała baza noclegowa Polski to jest 900 kilkadziesiąt tysięcy miejsc noclegowych, a ja dla samego wybrzeża wiem, że to jest około miliona, no około miliona 200, prawie 50 tysięcy miejsc noclegowych. Więc tutaj to pokazuje, że rzeczywiście te dysproporcje jednak pomiędzy tymi źródłami oficjalnymi, a tym, co wynika z badań terenowych, jednak są dosyć duże. No i tutaj, jeżeli chodzi o takie miejscowości z tą największą bazą noclegową, no tutaj rzeczywiście, no nie trudno się pewnie domyśleć, ale dominuje miasto Gdańsk. Ponad 3 tysiące obiektów noclegowych z blisko 65 tysiącami miejsc noclegowych. Oprócz tego Władysławowo 60 blisko 5 tysięcy miejsc noclegowych, Łeba ponad 60 tysięcy miejsc noclegowych, ponad 50 tysięcy jeszcze ma Kołobrzeg. Jest łącznie około 45 bodajże miejscowości, gdzie ta baza noclegowa przekracza 10 tysięcy miejsc noclegowych. No oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że w tej bazie noclegowej wybrzeża to, co jest charakterystyczne, to jest dysproporcja, jeżeli chodzi o liczbę miejsc całorocznych i sezonowych. Jeżeli chodzi o bazę całoroczną, no to tutaj właśnie ta baza całoroczna, przede wszystkim Gdańsk, Władysławowo, Kołobrzeg, Świnoujście,
Sopot. Generalnie tendencja jest taka, im większa miejscowość, do tego miejscowość miejska, tym większy jest udział bazy całorocznej i odwrotnie. Im miejscowość mniejsza, bardziej peryferyjna, tym baza całoroczna jest na niższym poziomie. Łącznie z tym, że istnieje grupa kilkunastu miejscowości, gdzie po prostu w ogóle nie ma obiektów bazy całorocznej. Tak? No warto tutaj wspomnieć chociażby o Smodzińskim Lesie, o Wieniotowie, o Orzechowie, o miejscowościach takich jak Stilo, Łasin Koszaliński czy Żelistrzewo, Świętouść. W tych miejscowościach bazy całorocznej po prostu nie ma. Jeżeli chodzi o bazę sezonową, to tutaj Władysławowo przede wszystkim, Łeba, do tego jeszcze Pobierowo, Kołobrzeg, czy również gmina Ustka, gmina Ustronie Morskie, to są te gminy takie wiodące. Gdyby jeszcze też pokazać tutaj wskaźniki pewne dotyczące właśnie udziału tych miejsc całorocznych w ogóle bazie, w ogóle w liczbie ogółem bazy noclegowej, no to w przypadku miejsc całorocznych to największy udział miejsc całorocznych posiadają właśnie miejscowości Gdańsk, oprócz tego Sopot. No i tutaj takim zupełnym rekordzistą już jest Gdynia, gdzie praktycznie blisko 95% całej bazy noclegowej to jest baza całoroczna. Baza hoteli, apartamentów, głównie pokoi gościnnych przy niewielkim udziale innych jeszcze obiektów. Natomiast no, ten wspomniany najmniejszy udział, no, czyli tam, gdzie po prostu brak jest obiektów bazy całorocznej, gdzie po prostu widnieje ten wskaźnik 0%, no to są te miejscowości, które wcześniej już wymieniłem. W strukturze rodzajowej bazy noclegowej ogółem, gdyby przyjąć jakby skalę ogółem, to zdecydowanie dominuje praktycznie baza noclegowa skoncentrowana w pokojach gościnnych. To jest blisko 270-280 tysięcy miejsc noclegowych, blisko 200 tysięcy jest w ośrodkach wypoczynkowych, no ponad 100 tysięcy miejsc noclegowych jest jeszcze w kempingach, domkach letniskowych, apartamentach oraz pensjonatach. W pierwszej strefie turystycznej, czyli tej do 3 km od linii brzegowej, te tendencje w zasadzie się potwierdzają. Pokoje gościnne, tutaj jeszcze dochodzą domki letniskowe. W drugiej strefie turystycznej pokoje gościnne, domki letniskowe. Ponadto na jakiś tam niewielki udział jest również hoteli, kwater agroturystycznych, szkół i innych obiektów. Tutaj warto, jeszcze tylko dodam, być może to, że po prostu tutaj ten udział tych różnych form, różnych typów obiektów bazy noclegowej jest troszkę bardziej rozproszony, bardziej szczegółowy. Chciałem tutaj też to pokazać na bardziej takiej rozbudowanej strukturze rodzajowej, stąd tutaj tych kategorii obiektów jest też nieco więcej. Gdyby się przyjrzeć jeszcze tej strukturze rodzajowej w rozkładzie przestrzennym ogółem, to widać tutaj też pewne charakterystyczne takie właśnie tendencje. W dużych miejscowościach wybrzeża, takich właśnie ośrodkach nie tylko turystyki wypoczynkowej, a może nawet bardziej takiej powiedzmy turystyki miejskiej, turystyki krajoznawczej, pojawiają się przede wszystkim apartamenty, tak jak to jest chociażby w przypadku aglomeracji trójmiejskiej. Im z kolei miejscowość mniejsza, tym ta baza noclegowa ma tą strukturę taką bardziej urozmaiconą. I tak jak się można przyjrzeć, to tutaj właśnie im miejscowości coraz mniejsze, tym te torciki są podzielone na znacznie więcej części, stąd ta baza jest bardziej rozproszona w większej liczbie różnych typów obiektów. No oczywiście są takie pewne też dominujące, można powiedzieć, profile. Jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę domki letniskowe, to na przykład tutaj właśnie Rusinowo, Darłowo, Łazy, Sarbinowo na przykład, prawda, tam dominuje tego typu, ten typ zagospodarowania. Jeżeli chodzi o środki wypoczynkowe, to są takie miejscowości jak na przykład Trzęsacz, jak Pustkowo, jak Pogorzelica, czy na przykład Unieście, gdzie dominuje właśnie ten typ obiektu. No oczywiście
z kolei, jeżeli weźmiemy pod uwagę pokoje gościnne, to tutaj zwraca uwagę koncentracja takiej bazy noclegowej w takich miejscowościach jak Władysławowo, jak na przykład Dębki, jak Karwia, jak Jastarnia, czy na Pobrzeżu Szczecińskim chociażby właśnie Mrzeżyno. Jeżeli chodzi o bazę całoroczną, no to tutaj widać pewne nowe tendencje i tu w zasadzie w przypadku bazy całorocznej to jak przyjrzymy się takim miejscowościom właśnie typu Gdańsk, Sopot, czy na przykład Ustka, czy Kołobrzeg, to widać, że zdecydowanie w tej bazie całorocznej dominują obiekty apartamentowe. Do tego jest wyższy również udział w bazie całorocznej pokoi gościnnych oraz obiektów hotelowych. Te obiekty typu na przykład domki lotniskowe, czy ośrodki wypoczynkowe, czy schroniska, czy bursy, internaty, no to raczej tutaj już one mają zdecydowanie mniejszy udział. Tu jeszcze kilka takich zestawień, takich mapek, które pokazują jakby rozmieszczenie poszczególnych typów obiektów w układzie polskiego wybrzeża, chociażby na przykład hotele, przede wszystkim właśnie Gdańsk, aglomeracja trójmiejska, nieco tutaj większy obszar koncentracji to również pogranicze gmin Ustronie Morskie, Mielno oraz gminy Kołobrzeg i później Pobrzeże Szczecińskie od Świnoujścia aż po Międzyzdroje, troszkę również nasada Półwyspu Helskiego, a pomiędzy tymi właśnie wspomnianymi obszarami istnieją takie dosyć szerokie luki w zakresie dostępności tego typu obiektów. Ośrodki wypoczynkowe i wczasowe. Tutaj praktycznie widzimy dosyć zwarty pas zagospodarowania praktycznie całego Pobrzeża Szczecińskiego i Koszalińskiego. Za wyjątkiem tutaj takich niewielkich fragmentów pomiędzy Rowami i Łebą oraz Łebą i nasadą Półwyspu Helskiego. Pensjonaty. Znowu, rozległy obszar koncentracji na Pobrzeżu Szczecińskim i Koszalińskim. Półwysep Helski, aglomeracja trójmiejska, czy Mierzeja Wiślana, pokoje gościnne podobnie, chociaż jeszcze można powiedzieć bardziej zwarty jest ten obszar, te luki tutaj takie przestrzenne w zakresie rozmieszczenia pokoi gościnnych, one są tutaj w zasadzie można powiedzieć w pewnym stopniu te luki mają charakter naturalny. Bo tutaj właściwie większa taka luka to jest jedynie obszar pomiędzy Rowami i Łebą, czyli praktycznie obszar, który jest obszarem Słowińskiego Parku Narodowego, który po prostu w naturalny sposób jest wyłączony z zagospodarowania noclegowego. A tak to praktycznie to, te pokoje gościnne rozprzestrzenione są tutaj praktycznie w całej rozciągłości wybrzeża. Gospodarstwo agroturystyczne, no bardziej rozproszony charakter, to jest pewna specyficzna forma jednak bazy noclegowej, bardziej jednak przystosowana do takiego zaplecza strefy turystycznej niż do strefy nadmorskiej. Apartamenty, Pobrzeże Szczecińskie, aglomeracja trójmiejska, Półwysep Helski, głównie pola namiotowe, kempingowe podobnie, tak? Czyli gmina Kołobrzeg, Ustronie Morskie, gmina Rewal, gmina Władysławowo-Miejsko-Wiejska, to główne obszary koncentracji, plus oczywiście warto tutaj wspomnieć o samej Łebie, prawda? Która w ogóle, jeżeli chodzi o pola namiotowe i kempingi, to jest można powiedzieć taką zdecydowanie dominującą w skali polskiego wybrzeża miejscowością. Tu jeszcze mapka pokazująca rozmieszczenie kempingów. Pobrzeże Szczecińskie, głównie przede wszystkim gmina Kołobrzeg, Ustronie Morskie oraz gmina Rewal. No i tutaj zwłaszcza właśnie Półwysep Helski, gdzie te kempingi koncentrują się przede wszystkim w Chłapowie, Chałupach, Władysławowie. No i tradycyjnie, tak jak wspomniałem wcześniej, Łeba też jest miejscowością dużej koncentracji kempingów. Mieszkania do wynajęcia, podobnie jak i pokoje, to tutaj głównie właśnie aglomeracja trójmiejska. Niektóre miejscowości również, znaczy większość miejscowości tutaj Półwyspu Helskiego i nasadę Półwyspu Helskiego, trochę gmina Kołobrzeg. Pozostałe obszary to już bardziej taki charakter incydentalny. I tutaj, proszę Państwa, już kończąc, zbliżając powoli do końca, takie kilka takich rycin, które pokazuje rozmieszczenie już tej bazy noclegowej w przypadku indywidualnych miejscowości. No tutaj pokazuje celowo Gdańsk, który jest no, takim niekwestionowanym jakby no, znaczy miejscowością, gdzie ta baza noclegowa jest największa, tak jak wcześniej pokazałem według tych moich badań. Ta baza noclegowa tutaj, ona też się koncentruje, przede wszystkim w tej dzielnicy śródmiejskiej. Tutaj zestawienie dla samych na przykład hoteli, prawda? One przede wszystkim tutaj wypełniają właśnie dzielnicę Śródmieście, do tego właśnie
sąsiadujący ze Śródmieściem blisko Wrzeszcz, do tego dzielnicę Żabianka. Powoli pojawiają się też hotele, już na przykład chociażby na Wyspie Sobieszewskiej. Jeżeli chodzi o rozkład apartamentów w przestrzeni miejskiej Gdańska, to tutaj znowu przede wszystkim jest to dzielnica śródmiejska, no i później są to te dzielnice właśnie typu Przymorze, Żabianka, Brzeźno, czyli też położone w bezpośrednim sąsiedztwie, można powiedzieć, Bałtyku. Czyli tutaj to jest ta zabudowa apartamentowa z wyraźnym przeznaczeniem na cele wypoczynkowe w tym wypadku. W ostatnich latach również bardzo mocno też ta baza apartamentowa rozwija się w przypadku Wyspy Sobieszewskiej. Takie właśnie zestawienie takich centroidów tak zwanych, czyli takich środków ciążenia, środków geometrycznych, koncentracji tej bazy noclegowej w różnych typach obiektów, pokazuje, że generalnie ta baza i tak ciąży ku dzielnicom, ku dzielnicy śródmiejskiej, prawda? Te centroidy praktycznie wszystkie są prawie że koło siebie położone i skoncentrowane w dzielnicy śródmiejskiej. Kilka jeszcze innych przykładów rozmieszczenia tej bazy noclegowej w innych miejscowościach. Tu chociażby Władysławowo. To, co charakterystyczne, to proszę Państwa, tutaj ten kolor, fioletowy kolor kropki, to są pokoje gościnne. Władysławowo jest taką miejscowością, gdzie praktycznie 2/3 całej bazy noclegowej to są po prostu pokoje gościnne, przy niewielkim udziale jeszcze apartamentów innych form. Łeba. Tu widać też w przypadku niektórych takich miejscowości, jak chociażby Łeba, za chwilę jeszcze inne, w jaki sposób ta baza noclegowa też dopasowuje się do układu przestrzennego miejscowości, prawda? No, tereny położone na zachód od Doliny Rzeki Łeby, prawda? W związku z tym już Słowiński Park Narodowy, prawda? Tereny bardziej niedostępne, można powiedzieć, też dla rozwoju takiej trwałej funkcji turystycznej. Stąd tutaj bardziej ośrodki kempingowe po zachodniej stronie Łeby. Większość jednak tej bazy noclegowej tutaj w Łebie i takiej niewielkiej miejscowości przylegającej do Łeby od wschodu, czyli Nowęcinie. Przede wszystkim, podobnie jak w przypadku Władysławowa, jest to baza skoncentrowana w pokojach gościnnych. Łeba jest typowym wczasowiskiem tutaj. 3/4 praktycznie całej bazy noclegowej to jest baza sezonowa. Ciekawy przykład Stegny. Tak? Tutaj baza noclegowa skoncentrowana nieco od brzegu, co wynika z tej strefy buforowej, można powiedzieć, jaką pełni tutaj taki zwarty, zalesiony pas, prawda? W związku z tym tutaj ta baza koncentruje się jednak ten około kilometra, półtora, można powiedzieć, od plaży nadmorskiej, dla której taką ciekawą strefę buforową spełnia ten zwarty drzewostan. Tutaj z kolei Ustka, widać pewne bieguny koncentracji. Z jednej strony ta staromiejska część Ustki, tradycyjnej, dawnej wioski rybackiej, prawda, w centralnej części, baza apartamentowa, głównie w postaci właśnie apartamentów, pokoi gościnnych, a z drugiej strony już te nowe, powiedzmy, osiedla, które powstały znacznie później, które też powoli, można powiedzieć, spełniają coraz bardziej istotną rolę w zakresie wynajmu pokoi gościnnych oraz apartamentów. Rowy, specyficzna miejscowość, której układ topograficzny, której układ, można powiedzieć, taki przestrzenny, powoduje, że ta baza noclegowa nie układa się, tak jak w większości innych miejscowości wybrzeża, wzdłuż linii brzegowej, równolegle do linii brzegowej, tylko właśnie odwrotnie, prostopadle, wzdłuż głównej drogi dojazdowej do rowów, prawda? Czyli ta baza, można powiedzieć, ma taki charakter jakby tutaj subsekwentny, prawda? Nie równolegle do linii brzegowej, tylko właśnie prostopadle wzdłuż tej głównej drogi dojazdowej. Głównie też jest to baza, przede wszystkim, nie ukrywam, w przypadku rowów, sezonowa. I tutaj Krynica Morska, czy na przykład Kąty Rybackie, podobnie. Doskonale ta baza wpasowuje się w naturalną topografię terenu pomiędzy ten zwarty pas leśny, który towarzyszy linii brzegowej, a z drugiej strony już tereny zalewu Wiślanego. I jeszcze Świnoujście, dzielnica uzdrowiskowa, głównie apartamenty, pokoje gościnne, no i ta główna śródmiejska, taka tkanka miejska, plus sąsiedztwo bezpośrednio tej dzielnicy takiej nadmorskiej. To są takie trzy, można powiedzieć, główne bieguny koncentracji obiektów. Tu jeszcze Kołobrzeg,
główna część Śródmieścia, okolice dzielnicy Stary Port, następnie tutaj po zachodniej stronie Parsenty i już te peryferyjne w stronę Grzybowa dzielnice, to są takie większe obszary koncentracji bazy, która głównie też jest skoncentrowana w pokojach gościnnych oraz apartamentach. A tu jeszcze gmina Mielno. To też przykład takiej gminy, gdzie widać, jak coraz bardziej jakby ta baza zaczyna być takim pewnym elementem łączącym te miejscowości ze sobą. To znaczy w pewnym momencie tutaj z obserwacji jakby też zmian, jakie zachodzą na przestrzeni kilkudziesięciu lat, widać, jak coraz bardziej, można powiedzieć, te granice tych miejscowości się zacierają, prawda? Tutaj Gąski, powoli ta baza noclegowa coraz bardziej zbliża się w stronę Sarbinowa. Sarbinowo, które praktycznie niemalże płynnie przechodzi w Chłopy. No i dalej Mielenko, Mielno, Unieście. Coraz bardziej, można powiedzieć, te granice tych miejscowości tutaj się zacierają. Jakby już konkludując, warto tutaj wspomnieć, że istnieją olbrzymie dysproporcje w zakresie tego, co wiemy na podstawie danych oficjalnych Banku Danych Lokalnych GUS oraz danych, które wynikają z indywidualnych badań dotyczących bazy noclegowej. Według tych badań, które mi udało się przeprowadzić, baza Polskiego Wybrzeża liczy ponad blisko 37 tysięcy miejsc noclegowych, obiektów noclegowych, których jest blisko 1 245 000 miejsc. Baza ma głównie charakter sezonowy. Praktycznie 3/4 bazy noclegowej Polskiego Wybrzeża to jest baza sezonowa. Są znaczne dysproporcje przestrzenne, są pewne bieguny koncentracji tej bazy noclegowej. To przede wszystkim gmina, to gminy, to obszar Trójmiasta, to obszar Półwyspu Helskiego, to na przykład gmina Rewal, to gmina Mielno, to gmina również Kołobrzeg, czy taki pas pomiędzy Świnoujściem a Międzyzdrojem. To są te główne obszary koncentracji. W zakresie struktury rodzajowej bazy noclegowej tutaj zdecydowanie dominują pokoje gościnne, domki letniskowe, ośrodki wypoczynkowe, wczasowe oraz apartamenty. No i to, co jeszcze warto zauważyć, to co wynika z obserwacji rozmieszczenia przestrzennego tej bazy, to również to, że rozmieszczenie tej bazy przede wszystkim jest zdeterminowane odległością od plaży, następnie topografią terenu, dostępnością obszarów do o odpowiednim potencjale inwestycyjnym w zakresie właśnie w zakresie konkretnego typu obiektu noclegowego. No niewątpliwie też takim czynnikiem, który tutaj różnicuje nieco rozkład przestrzenny tej bazy, jest układ komunikacyjny miejscowości, rozkład głównych dróg dojazdowych, czy też bliskość pozostałych usług, już nie tylko noclegowych, ale i innych, gastronomicznych, czy usług takiej szeroko pojętej infrastruktury towarzyszącej turystyce. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.